Bojaźń Boża jest aktualna. Żyjemy w czasach, kiedy bojaźń Boża jest odrzucana, ale ze Słowa Bożego uczymy się, że ludzie zbawieni, narodzeni na nowo z łaski Bożej, tylko i wyłącznie na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, tacy ludzie boją się Boga. I ponieważ bojaźń Boża jest aktualna, to mamy do czynienia z konsekwencjami. Te konsekwencje są ściśle praktyczne. Nowe życie, które jest wewnątrz zbawionego człowieka. Taki człowiek, który jest narodzony na nowo, jest częścią nowego stworzenia. Jego ojczyzną jest niebo. Nie ma już żadnych związków z ziemią. Na ziemi jedynie jest po to, aby wyrywać z ognia jak największą liczbę ludzi, którzy bez zbawienia pójdą na wieczne potępienie, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. I dlatego ludzie zbawieni boją się Boga. Bojaźń Boża jest aktualna. Bracia, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za pojedyncze zgromadzenia, z wielką troską obserwują wzrastające zeświadczenie w domach wierzących, bo te domy są oczywiście w trakcie służby pasterskiej odwiedzane, a z tych domów przenikają te tendencje zeświadczające, to zeświadczenie przenika do zgromadzeń. Już od dość dawna te objawy upadku są przedmiotem bardzo poważnych rozmów między braćmi. A co równie ważne, są przedmiotem nieustannej modlitwy. I na większych nawet zejściach braci, gdzie więcej niż nawet 800 braci, nie licząc sióstr i dzieci, bywa zebranych, przy rozważaniu Słowa Bożego omawiano i omawia się zawstydzający stan pośród nas, chrześcijan. I oczywiste jest, że także przynoszony jest ten stan Panu Jezusowi w modlitwach. Ta wielka potrzeba i troska wielu serc jest powodem, aby skierować poważne słowa upomnienia do wszystkich braci i sióstr, którzy zgromadzają się według Słowa Bożego, według Pisma Świętego na podłożu odosobnienia od świata do imienia tylko i wyłącznie Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiste jest, że ci, którzy do nas nie należą, ludzie ze świata, będący na szerokiej drodze do wiecznego potępienia, nie będą cenić Słowa Bożego, będą się z tego wyśmiewać. I to nie do nich jest kierowane to słowo napomnienia, słowo upomnienia, ale tylko do tych, którzy są pewni, że ich ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Przez nawrócenie jesteśmy wyjęci z tego świata i staliśmy się Bożą własnością. Jako Boża własność jesteśmy powołani do służenia Bogu. Jesteśmy pouczeni przez Słowo Boże. I dzięki temu pouczeniu oddzieliliśmy się od religijnego, doktrynalnego i kościelnego zła.
to potrójne oddzielenie. Tak jak mamy trzy rodzaje kwasu: Herodianów, faryzeuszy, saduceuszy. To jest generalnie bardzo istotne, żeby nie mieć nic wspólnego ze psuciem tego świata. To zewnętrzne odłączenie może stać się niebezpieczne, gdy stanie się tylko i wyłącznie pustym frazesem, pustym wyznaniem. To zewnętrzne odłączenie musi być urzeczywistniane w praktycznym oddzieleniu od świata i od jego moralnego zła. I to jest bardzo ważne, bo Słowo Boże wspomina o obu stronach odosobnienia, oddzielenia. Obie strony odosobnienia wspomniane w Słowie Bożym w różnych miejscach w bezpośrednim związku nie mogą być od siebie oddzielone. Widzimy to między innymi opisane w drugim liście do Koryntian. Tak, drugi list do Koryntian. Rozdział 6, 14 werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I drugie miejsce, które mówi o tym, że obie strony odosobnienia wspomniane w Słowie Bożym nie mogą być od siebie oddzielone, to widzimy też drugi Tymoteusza. Drugi rozdział, werset 19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Te dwa miejsca pouczają nas o tym, że obie strony odosobnienia nie mogą być od siebie oddzielone. A to oznacza, że w tym stopniu, jak świat znalazł dostęp do naszych serc i domów,
to niestety wtargnął też do zgromadzenia. Stało się to widoczne w naszych zebraniach. Na zgromadzeniach do imienia Pana Jezusa widać niestety już tego przejawy zepsucia. Każdy, kto ma otwarte oczy, musi to przyznać z głębokim bólem i z wielkim zawstydzeniem. Niestety, ów godny pożałowania niski stan moralny pośród nas to nie jest coś, co powstało w ostatnim czasie. Początek tego zepsucia pojawiał się już dawno temu, przed dziesiątkami lat. To jest stara zasada. Uderzysz w ojca, a zachwieje się syn. Niestety, światowe zasady w życiu handlowym, dążenie do znaczenia w tym świecie, gonitwa za materialnymi dobrami, a czytamy przecież, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy i ci, którzy jej ulegają, poprzebijali się wieloma boleściami. Pragnienie, aby dzieci osiągnęły jakieś stanowisko w tym świecie bez duchowego wsparcia, ale też, tak jak już przestrzega nas pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, gdzie widzimy, że bezpośrednim powodem potopu było to, że synowie Boży, czyli święci ludzie wyznający Boga, zmieszali się z córkami ludzkimi, kierując się tym, co widziały ich oczy. Tak i dzisiaj ten grzech jest praktykowany przez wierzących. Wybierają współmałżonka według czysto ziemskiego punktu widzenia. No jest tak, jak Pan powiedział, Pan Jezus powiedział, że te dni są podobne do dni Noego. Jak przed potopem jedli, pili i nawet w zgromadzeniu współmałżonka wybiera się według widzimisię, według atrakcyjności fizycznej. Niestety, to wszystko rozszerza się wśród nas coraz więcej i wskazuje na brak wewnętrznego odłączenia przy deklarowanym zewnętrznym odłączeniu. Szczególnie smutną charakterystyką, która świadczy o przypodobaniu się światu, jest ubiór niektórych mężczyzn, niektórych kobiet. Pojawia się żel na włosach, farbowanie u mężczyzn, nawet jakieś inne objawy kompletnego niezrozumienia tego, jak ma wyglądać żołnierz Chrystusa. Nawet żołnierze tego świata wyglądają porządniej niż niejeden chrześcijanin. Szczególnie smutną cechą świadczącą o przypodobaniu się światu jest ubiór niektórych sióstr, które jawnie straciły poczucie, co przystoi niewiastom, które się przyznają do bojaźni Bożej. Czytamy takie formułowanie w 1 Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, werset 10. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.
To jest trochę dłuższy fragment. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie. To jest 1 Tymoteusza, 2 rozdział od 9 wersetu. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Więc dlatego możemy powiedzieć, że smutną cechą świadczącą przypodobaniu się światu jest ubiór niektórych sióstr, które w oczywisty sposób straciły poczucie, co przystoi niewiastom, które się przyznają do bojaźni Bożej. Ich ubiór jest nie tylko gorszący, lecz bezwstydny i niemoralny i obraża wstydliwość braci i sióstr. Szczególnie jeśli w takim stroju ukazują się w zgromadzeniu w obecności Pana Jezusa. Bo przecież Pan Jezus obiecał, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego, tam ja jestem pośrodku nich. Oczywiście nie mniej winni są także bracia, którzy taki nieprzyzwoity ubiór ich żon, albo ich córek, albo ich narzeczonych tolerują. A co gorsza, może nawet chętnie zachęcają. A to do przykrycia siwizny farbą, a to do zamaskowania braków w włosach żelem, albo zastosowaniem innego wynalazku znanego ze świata w kręgach głęboko zdemoralizowanych alfonsów, czyli opiekunów prostytutek i prostytutek. Słowo Boże wspomina o tym, że jest coś takiego jak strój nierządnicy. I o tym stroju nierządnicy możemy przeczytać w Przypowieściach Salomona, 7 rozdział, 10 werset. Oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy. Niestety wielu mężczyzn podających się za braci jest ubranych w strój nierządnika i wiele kobiet podających się za siostry chodzi w strojach ubranych w strój nierządnicy. Jakaż hańba dla Pana i zgromadzenia, ale także i dla samych niewolników mody i niewolnic mody. Czyż się nie wie, że ta nieprzyzwoita moda męska albo moda kobieca w upiększaniu fryzur i ubioru jest seksualnym, płciowym odbiciem demoniczności szatańskiej? Nie jest to mądrość Boża, tylko zmysłowa, cielesna, demoniczna. To już nawet wspomina o tym brat Jakub w 3 rozdziale, 15 wersecie.
Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. I to są rzeczy związane z przechwalaniem się i kłamaniem wbrew prawdzie. Jeśli prawdą jest to, że masz siwe włosy, to kłamstwem jest przykrywanie tej siwizny czarną, rudą lub inną farbą. Co kieruje tobą, że swoim kolorem na włosach, kolorem na twarzy okłamujesz rzeczywistość? Przecież to nie ma nic wspólnego z prawdą. Jest to wynik gorzkiej zazdrości i kutliwości w sercach. I jest to przechwalanie się i kłamanie wbrew prawdzie. I nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Jeśli Bóg zdecydował dać ci już siwiznę, zmarszczki, to uszanuj to. Przed siwą głową wstaniesz. Słowo Boże wysoko ceni siwiznę. Jak ma być uszanowana głowa starca, jeżeli ona nie jest siwa, tylko kłamie, że jest czarna, ruda, szatyn lub inny kolor? Dlatego te słowa Jakuba są takie ostre. Najcięższą bronią szatana jest moda, do której ludzkość przykuwa swoją uwagę. I niestety to widzimy. Mężczyzna zawiódł, przebierając się za młodszego, silniejszego, sprawniejszego niż jest w rzeczywistości. Kłamie wbrew prawdzie, zazdroszcząc młodszym ich sprawności. Po co taka fikcja? Niewiasta z kolei piękna bez przyzwoitości jest jak kolec złoty w pysku u świni. Czytamy w przypowieściach Salomona. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 22 werset. Tak. Proponuję, żebyśmy to otworzyli i przeczytali bezpośrednio ze Słowa Bożego. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 22 werset. Złoty kolczyk na ryju świni to to samo, co piękna niewiasta bez obyczajności. Oczywiście równie mocno Salomon odniósłby się do zniewieściałych mężczyzn, którzy nie potrafią zaakceptować faktu przemijania czasu, którzy o zgrozo farbują sobie włosy, układają je na żel. To jest oczywisty wynik braku zaakceptowania tego, co dzieje się z namiotem, że już przyszedł czas, by zbliżyć się do spotkania ze swoim Stwórcą. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Lepiej przeczytaj o jeden rozdział Biblii więcej, zamiast mizdrzyć się przed lustrem jak jakiś marny aktorzyna pracujący w dziale rozrywki. Niestety, dalszą cechą naszego niskiego stanu jest rozpowszechnione noszenie ozdób
co Słowo Boże wyraźnie potępia. Możemy zobaczyć to bezpośrednio w Słowie Bożym. Specjalnie wybieramy fragmenty głównie z Nowego Testamentu, aby kłamcy i oszuści, którzy starać się będą zarzucać zakonność, mieli zamknięte usta. Dlatego, że Nowy Testament, a w szczególności nauczanie apostołów Piotra i Pawła, którzy za propagowanie łaski Bożej swojej szyi nadstawili, to źródło na pewno nie ma nic wspólnego z zakonem. Tylko kompletny głupiec lub złośliwiec mógłby tego typu argumentu użyć. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 9 do 10 wersetu. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. O zgrozo, te słowa są łamane dzisiaj nawet przez zniewieściałych mężczyzn udających chrześcijan. Można by je sparafrazować. Podobnie ty, zniewieściały mężczyzno, jeśli podajesz się za chrześcijanina, to powinieneś mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne lakierowanie włosów, ani w złoto, czy perły, czy kosztowne szaty. Czy faktycznie garnitur musi być taki błyszczący? Co innego, jeśli kupiłeś go w Ciuchlandzie, bo cię nie stać i był tylko błyszczący. Ale czasami to jest tak jak z lakierem na samochodzie. Metalik jest droższy. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. I drugie miejsce, 1 Piotra. Trzeci rozdział, trzeci i czwarty werset. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Dokładnie. Niech nie będzie waszą ozdobą to, co zewnętrzne. I to zarówno ci, którzy podają się za braci, i ci, którzy, te, które podają się za siostry. To jest wiążące dla każdego, kto przypisuje sobie przynależność do ludu Bożego. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, czy lakierowanie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Bracia i siostry, którzy chcą się Panu podobać, będą pod tym względem w prostocie posłuszni i nie będą próbowali się usprawiedliwić takimi różnymi wykrętami typu to należy do ubioru albo a drugi brat albo druga siostra to robi. Widziałem, że za granicą bracia tak chodzą ubrani, albo widziałem, że siostry tak chodzą ubrane za granicą. O, za siedmioma górami, za siedmioma lasami. To przecież nie jest prawdziwe, na przykład udaje złoto. No to po co to taki zupełnie bezsensowny gadżet? Jeśli bracia albo siostry noszą ozdoby, świadczy to również o fakcie, że ich małżonkowie, czyli dla takich braci
żony, albo dla takich sióstr mężowie czy ojcowie zawiedli jako kapłani swojego domu. Więc jeśli siostry noszą takie ozdoby, świadczy to przede wszystkim dodatkowo o tym, że mężowie ich albo ojcowie ich zawiedli jako kapłani swojego domu. Szczególnie zawstydzające jest, jeśli oni sami swoim żonom, córkom lub narzeczonym darowują takie ozdoby. Po co? Szczęśliwe te niewiasty, które pozostają w obrębie zakreślonych przez Pana Jezusa granic. Wtedy do nich należą błogosławieństwa, o których mówi nam Słowo Boże w 31 rozdziale przypowieści. Przypowieści Salomona, 31 rozdział. I tutaj mamy słowa, których uczyła Lemuela jego matka. I ta kobieta mądra mówiła tak: mój pierworodny Lemuelu, synu moich ślubów, nie oddawaj kobietom swojej siły, nie chodź drogami, na których gubią się królowie. Królom o Lemuelu, królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju. A jednak niektórzy podający się za chrześcijan, a przecież chrześcijanin to jest ktoś, kto jest rodem królewskim i rodem kapłańskim, i im nie wypada pić wina albo pragnąć mocnego napoju. I dalej, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu. Niech sobie piją ci ludzie ze świata, którzy giną, idą do piekła. Co ma to wspólnego z chrześcijanami? Nic. Wylej to albo oddaj takiemu, który nie szuka Boga i nie zamierza go szukać. To jest dla nich rozrywka. Alkoholizowanie się lub oddawanie innego rodzaju używkom, czy grom komputerowym, czy innym śmieciom. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu. Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. I przechodzimy do tego fragmentu, który pokazuje o tych błogosławieństwach dla kobiet. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Tak, dzielna kobieta nie potrzebuje być obklejona fałszywymi ozdobami, bo jej prawdziwa wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia. Jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany. Zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia
Ta kobieta spodnią bieliznę i sprzedaje ją i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc: jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Z kolei piąta Mojżeszowa, 22 rozdział, 5 werset, zwraca uwagę nam, że mamy do czynienia z czymś, co Bóg uważa za obrzydliwe. Piąta Mojżeszowa, 22 rozdział, 5 werset. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Widzimy, że ten fragment zwraca uwagę na to, co jest obrzydliwością dla Boga. Gdy mężczyźni noszą damskie ubrania, na przykład wyganiając swoje żony do pracy na zewnątrz, poza domem, bo są zniewieściali, albo gdy używają lakieru na włosy, albo jakiś ozdób. I to jest podobnie w drugą stronę, gdy niewiasty noszą męskie ubrania. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Zniewieściali są wymienieni jako ci, którzy nie wejdą do Królestwa Bożego. I to jest bardzo bardzo pouczające. Więc jeśli to jest obrzydliwością w oczach Pana, czyli gdy niewiasty noszą męskie ubrania, na przykład spodnie w towarzystwie, to jest to kolejny objaw zaświadczenia. Z kolei w objawieniu, 21 rozdział, 27 werset, czytamy, że nie wejdzie do niebiańskiej Jerozolimy nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość. Stąd powinniśmy mieć na uwadze te miejsca, co jest obrzydliwością dla Pana. Te miejsca powinny być dla nas wskazówką, że nie wejdzie do nieba nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość. W takim nieprzyzwoitym ubiorze mężczyźni albo kobiety i dziewczyny nie należą już do służebnic pańskich ani do sług pańskich. Bezwstydna moda jest widoczna dla każdego. Cały świat jest tą modą objęty, tak kobiet, jak i mężczyzn. Powszechna jest niemoralność i ta powszechna niemoralność wnika głęboko i rozszerza się jak zgorzel, jak rak. Chrześcijanie nie powinni być pionierami mody, ani tym bardziej iść za modą.
Nie mamy chodzić według modły tego świata. To ludzie niezbawieni idą według modły tego świata, według mody tego świata. To jest opis człowieka przed nawróceniem. I nie ma to nic wspólnego z pozycją dziecka Bożego. Możemy o tym przeczytać w liście do Efezjan. To jest między innymi drugi rozdział, drugi werset. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według mody tego świata, naśladując diabła, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach buntu. Dosłownie ten fragment brzmi: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach buntu. No więc ten, który rządzi w powietrzu, jest duchem, który działa w synach buntu, to jest oczywiście diabeł. I to jest charakterystyka ludzi niezbawionych, że chodzili według mody tego świata, naśladując diabła. Chrześcijanin nie powinien naśladować diabła. Dodatkowo Rzymian, 12 rozdział, 2 werset, wspomina nam o składaniu ofiary żywej. I ta ofiara żywa ma być jak najbardziej dobrowolna. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie przypodobujcie się temu światu, mówi ten właśnie fragment. Także i odbiorniki radiowe, które znajdują się w domach wielu braci i sióstr, potwierdzają nasze zwiększające się zaświadczenie. Pomimo poważnych ostrzeżeń ustnych i w pismach, zostały one przez popularyzację już od wielu lat przyjęte i dziś są tak rozpowszechnione, że ledwo odczuwa się je jako coś światowego, świeckiego. A jednak każdy posiadacz takiego sprzętu radiowego musi przyznać, że nie wspiera on społeczności z Panem, a łączy ze światem i z duchem tego świata. Poważna mowa Pana do nas nie doprowadziła do tego, aby radio i inne wymienione rzeczy zostały wyniesione lub zaniechane. A przecież widzieliśmy w Dziejach Apostolskich, co należy z takimi elementami kulturowymi zrobić. A skoro wzbraniamy się przed tym,
to czy Pan ma z nami jeszcze poważniej postąpić? Jeżeli Ty lub Twoja rodzina posiada taki aparat radiowy, aby oddawać się muzycznym przedstawieniom, to niestety musisz przyznać, że Pan Jezus jest przez to usunięty, a świat zajął Jego miejsce w Twoim życiu. A co dotyczy telewizji, to nawet świat posiada obawy co do jej szkodliwych wpływów na otoczenie i jej ubocznego działania. Obyśmy jako dzieci Boże coraz więcej poznawali te niebezpieczeństwa dla naszego wewnętrznego człowieka. Przez telewizję wierzącemu domowi jest odebrana duchowa moc. Bywają również ilustrowane czasopisma i książki, których treść zatruwa nasze serca, bo taki jest ich kontent, zawartość. Nie wprowadzajmy i nie zatrzymujmy ich w naszym domu. Obierajmy to, co by się podobało Panu. Czytamy o tym w liście do Efezjan, 5 rozdział, 10 werset. Efezjan 5 rozdział, 10 werset. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Aby usprawiedliwić swoje nieposłuszeństwo, mówi się często, że wszystko to jest tylko formą zewnętrzną, nie posiadającą większego znaczenia. Ale najważniejszy jest wewnętrzny stan serca. Cóż za fikcja. Przy tym zapomina się, że to zewnętrzne jest wyrażeniem i rezultatem wewnętrznego stanu, z obfitości z serca. Usta mówią, to co na zewnątrz jest, to kala człowieka, Pan Jezus powiedział, a nie to, co jest po prostu w inny sposób przez nas obserwowane. Jeśli się ktoś upodabnia do świata pod względem zewnętrznym, wtedy jest niemożliwością, aby mógł mieć szczerą, serdeczną społeczność z Panem, gdyż ten świat go, Pana Jezusa, ten świat odrzucił. Aby odzyskać duchową społeczność z Panem, należy bezwarunkowo najpierw powrócić do posłuszeństwa. Do posłuszeństwa wobec Słowa Bożego i oczyścić się od zewnętrznego brudu. To właśnie dlatego apostoł Jakub mówi w pierwszej kolejności: obmyjcie ręce, a dopiero potem oczyśćcie serca. Czytamy o tym w liście Jakuba, 4 rozdział, 9 werset. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się, płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Więc widzimy wyraźnie. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Jakub mówi najpierw: obmyjcie serca, a dopiero potem oczyśćcie.
przepraszam, Jakub mówi najpierw, obmyjcie ręce, a dopiero potem oczyście serca. Obmycie rąk jest przed oczyszczeniem serc. To nie przypadek. Zewnętrzne oczyszczenie musi poprzedzać wewnętrzne. Zewnętrzne oczyszczenie jest łatwiejsze od wewnętrznego. Jak możemy być skutecznym świadectwem dla Pana, jeżeli nasz wewnętrzny wygląd w ogóle nie świadczy o nas jako o Jego uczniach? Czy mógłby na przykład wylakierowany, wymalowany brat rozdawać na ulicy Biblię? Czy mogłaby na przykład siostra w mini spódniczce rozdawać na ulicy traktaty? Czy mógłby brat z długimi włosami głosić kazanie na ulicy? Czy mogliby to robić bez uczynienia tego świadectwa poniżającym i niewiarygodnym? Oczywiście nie. To w ogóle nie pasuje, bo mężczyzna, gdy ma długie włosy i nakrywa głowę w czasie modlitwy i prorokowania, to ten człowiek hańbi Chrystusa. Więc nie ma znaczenia, co jeszcze oprócz hańbienia Chrystusa robi. Już hańbi, obraża. Chociaż od lat w naszych pismach zwraca się uwagę na te rzeczy i ostrzega się przed światowością, to ta światowość ciągle przybiera na sile. Jest to nieposłuszeństwo wobec Słowa Bożego, a więc jest to grzech. W Izraelu nie mogło być w domach żadnego kwasu. To jest obraz, który jest przywołany w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział. Więc jeżeli w Nowym Testamencie jest o tym mowa i wiemy, że ten kwas w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, symbolizuje grzech, kwas to grzech, słyszy powszechnie się o wszeteczeństwie między wami, to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma między nawet poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, chociaż nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Więc tutaj wyraźnie mamy napisane, napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest przetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, abyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. To
To jest znamienne. Tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Wiadomo, że żadne dziecko Boże nie będzie sądzone, bo Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, nie będzie sądzony. A tu mamy powiedziane, że tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Chodzi o to, że staną faktycznie na sądzie i pójdą do piekła. Bo tam jest ich przeznaczenie. Zguba ich nie drzemie. W Izraelu nie mogło być w domach żadnego kwasu. Ten kwas, jak widzieliśmy przed chwilą, symbolizuje grzech. Grzech jest symbolizowany przez ten kwas. I kto nie usunął tego kwasu, musiał być wykorzeniony. Jak poważnie to powinno do nas przemawiać. Jak poważnie to do nas przemawia. A jednak spostrzegamy, jak świat coraz bardziej wciska się do nas. No i co z tym mamy zrobić? Cofaniu się duchowemu służą bez wątpienia aparaty telewizyjne. Znajdują się w niektórych domach. Na to już nieraz zwracaliśmy uwagę. Lecz niestety nie jest to zbyt łatwo przyjmowane. I mimo, że na to nieraz już zwracano uwagę, to nigdy nie jest za dużo przypomnienia. Jak smutne musi być to w sercach tych, którzy posiadają telewizory, co próbuje się usprawiedliwić, a nie da się tego usprawiedliwić. Niestety zawstydzającym dowodem niskiego naszego stanu jest smutny fakt, że bracia posiadający w domu telewizor ośmielają się służyć zgromadzeniu. A jeszcze gorsze jest to, że pozwala im się to czynić. Drodzy bracia i siostry, rozważmy sobie te poważne sprawy w obecności Pana i doświadczmy się, ile każdy z nas stał się winny. Uniżmy się osobiście i wspólnie w zgromadzeniu przed Panem i wyznajmy naszą winę. Oby szczególnie bracia poznali, w czym oni zawiedli, jako kapłani swego domu, jako mężowie i jako odpowiedzialni za ten dom, postarali się ten kwas ze swoich domów oddalić. Nie wystarczy tylko leżeć na obliczu, jak niegdyś Jozue, lecz musimy też działać. Widzimy to opisane w Księdze Jozuego, 7 rozdział. Księga Jozuego, 7 rozdział, na przykład 10 werset. A Pan rzekł do Jozuego, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? I 13 werset. Wstań, poświęć lud i powiedz, poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Tylko ten, kto swoje wykroczenie wyznaje i zaniecha, miłosierdzia dostąpi, uczą przypowieści Salomona, 28 rozdział, 13 werset.